Akcja, kamera ruszyła. Dzisiaj jesteśmy przy szlifierce taśmowej i co głupiego możemy tutaj przy niej zrobić, co wpłynie oczywiście negatywnie na nasz stan zdrowia. Jest jedna rzecz, zaraz Wam to pokażę. Generalnie szlifierka wydaje się taką bezpieczną maszyną, prawda? Ale nie dajcie się zwieść. Uszczerbek na lewej dłoni, szczególnie przy tej maszynie, jest bardzo bolesny i będzie się bardzo długo goił, ponieważ jakieś lekkie nacięcie czystym nożem, to wiecie, goi się i nie ma problemu. Ale starcie tutaj papierem ściernym jest strasznie bolące. Kiedyś mi się przydarzyło, bardzo niewielki kawałek gdzieś tutaj palca mi się przytarło. I teraz na czym polega podstawowy błąd przy tej maszynie? Zobaczcie. Kiedy pracujemy takimi elementami długimi i przyciskamy tą dłuższą krawędzią do materiału, generalnie nic się nie powinno Wam przytrafić. Ale jeśli bierzemy elementy trochę krótsze, to wtedy zaczynają się cyrki. Pamiętajcie, dociskamy tylko prawą stroną, czyli tam, gdzie jest na wyjściu, wtedy będzie dobrze. Ale jeśli dociśniemy materiał tutaj, czyli od połowy w lewo, to co się stanie? Ciach! Zrobi maszyna coś takiego. Obróci i posunie ten element w lewo, przepraszam, w prawo, ale jeśli mamy tutaj właśnie tą lewą rękę, czyli tutaj sobie naciskamy i nam się to obróci, to lewa ręka ląduje na taśmie. I to jest właśnie ten moment. I teraz tak, jak w takim razie przeciwdziałać temu? No najprostszą rzeczą jest oczywiście jakikolwiek zderzak. Jakikolwiek zderzak, który nie pozwoli temu elementowi przykładanemu się obrócić. Bo zobaczcie, że przy tym elemencie to nie jest jeszcze tak źle, ale przy tak długim przykładamy do przykładnicy, przykładamy do taśmy, szlifowanie pod kątem, druga strona, pach i gotowe. Więc oczywiście praca z przykładnicą to jest podstawowa rzecz, ale jeśli tej przykładnicy nie mamy, to musimy pamiętać, że to się może obrócić, więc bardzo ostrożnie tutaj z tą lewą ręką i większy nacisk, kiedy to tutaj dociskamy do papieru, większy nacisk powinien iść z prawej strony. Ja sobie zdaję sprawę, że jeśli element jest jakiś ucięty, na przykład krzywo i widzimy tutaj jakąś linię, że mamy więcej zebrać z lewej strony, to wtedy bardzo, bardzo delikatnie, opcja druga, obracamy to i wtedy mocniej z prawej strony. Tyle na dzisiaj. Myślę, że ta sytuacja przydarzyła się nie jednej osobie pracującej na szlifierkach taśmowych. Mam nadzieję również, że Wasze ręce są całe i zdrowe i wyciągacie wnioski z takich sytuacji i już kolejny raz nie popełniacie takiego błędu, który może być faktycznie bardzo, bardzo odczuwalny. Wszystko jasne? No to widzimy się w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć!